W tym nagraniu zajmiemy się ustalaniem współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowo-jonowego dla równania reakcji chemicznej obrazującego proces zachodzący w akumulatorze kwasowo-ołowiowym. Akumulator kwasowo-ołowiowy składa się z ogniw galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej i elektrody, którą stanowi tlenek ołowiu 4. Dodatkowo w skład takiego akumulatora wchodzi elektrolit, którym jest 37% wodny roztwór kwasu siarkowego 6. Jest to najbardziej popularny rodzaj akumulatorów elektrycznych. Występuje on niemal we wszystkich samochodach, a także w wielu innych pojazdach, np. w wózkach elektrycznych. Oprócz tego stanowi on często jeden z elementów awaryjnego zasilania budynków, zakładów przemysłowych, szpitali i central telefonicznych. W trakcie pracy takiego akumulatora metaliczny ołów reaguje z tlenkiem ołowiu 4 w środowisku kwasu siarkowego 6, w wyniku czego powstaje siarczan 6 ołowiu 2 i woda. Zapiszmy równanie reakcji w sposób jonowy. Substraty reakcji nie występują w postaci jonowej w roztworze wodnym. Podobnie siarczan 6 ołowiu 2, który jest solą nierozpuszczalną w wodzie. Wody w wodzie jest tyle, że również zapiszemy ją w postaci niezdysocjowanej. Teraz ustalmy stopień utlenienia wszystkich atomów. Ołów w obojętnym atomie ma zerowy stopień utlenienia. W tlenku ołowiu 4 ołów ma czwarty stopień utlenienia. Tlen natomiast ma minus drugi stopień utlenienia. W kwasie siarkowym 6 atom wodoru ma pierwszy stopień utlenienia. Atom siarki ma szósty stopień utlenienia, a atom tlenu ma minus drugi stopień utlenienia. W siarczanie 6 ołowiu 2 atom ołowiu ma drugi stopień utlenienia. Atom tlenu ma minus drugi stopień utlenienia, a atom siarki ma szósty stopień utlenienia. W tlenku wodoru kolejne stopnie utlenienia wynoszą 1 dla atomu wodoru i minus 2 dla atomu tlenu. W przedstawionym równaniu reakcji atom ołowiu zmienia swój stopień utlenienia z zerowego na drugi. Ulega on reakcji utleniania, ale także atom ołowiu zmienia stopień utlenienia z czwartego na drugi. Ulega procesowi redukcji. Taki proces, kiedy atomy tego samego pierwiastka z dwóch różnych stopni utlenienia przechodzą na jeden wspólny stopień utlenienia, nazywamy reakcją synproporcjonowania. Przejdźmy do bilansu elektronowo-jonowego. Najpierw zapiszę reakcję utleniania. Proces utleniania w ogniwie galwanicznym zachodzi na anodzie. Anodem w akumulatorze kwasowo-ołowiowym stanowi blaszka ołowiana zanurzona w roztworze kwasu siarkowego 6. W celu wyrównania masy po lewej stronie zapisanego równania dodam jony siarczanowe 6. Teraz należy wyrównać ładunek. Po lewej stronie mamy ładunek wynoszący minus 2. Natomiast po prawej stronie w tym momencie mamy do czynienia z ładunkiem zerowym. W związku z tym po prawej stronie dodam 2 elektrony. Teraz przejdźmy do reakcji redukcji. W ogniwach samorzutnych zachodzi ona na katodzie, czyli na półogniwie dodatnim. W akumulatorze kwasowo-ołowiowym katodę stanowi tlenek ołowiu 4, zanurzony w roztworze kwasu siarkowego 6. Bilans elektronowo-jonowy dla tej reakcji połówkowej zacznę od wyrównania masy. Najpierw, aby zbilansować liczbę atomów siarki, po stronie substratów dodam jony siarczanowe 6. W tym momencie po lewej stronie równania mamy nadwyżkę atomów tlenu. Więc aby ją wyrównać, to po prawej stronie dodam dwie cząsteczki wody. Teraz, aby liczba atomów wodoru była taka sama po obu stronach równania, po stronie substratów muszę dodać 4 kationy wodoru. I w ostatnim etapie ustalania tego równania połówkowego zobaczę, czy po obu stronach równania zgadza się ładunek. Po lewej stronie ładunek wynosi minus 2 plus 4, ładunek wynosi 2. Natomiast po prawej stronie równania ładunek wynosi 0.
Po prawej stronie mamy do czynienia jedynie z elektrycznie obojętnymi cząsteczkami. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak po lewej stronie równania dodać dwa elektrony. Dzięki temu po obu stronach ładunek będzie wynosił zero. W procesie redukcji i utleniania biorą udział po dwa elektrony. Dlatego też od razu możemy przejść do zapisu równania reakcji sumarycznej biegnącej w ogniwie galwanicznym ołowiowo-kwasowym. Jeden atom ołowiu plus jeden anion siarczanowy 6 plus dwa elektrony plus jedna cząsteczka tlenku ołowiu 4 plus anion siarczanowy 6 plus 4 kationy wodoru daje nam jedną cząsteczkę siarczanu 6 ołowiu 2 plus 2 elektrony plus jedną cząsteczkę siarczanu 6 ołowiu 2 plus dwie cząsteczki tlenku wodoru. Po lewej i prawej stronie równania reakcji występują elektrony, w związku z czym możemy je skrócić. Jeden atom ołowiu reaguje z jedną cząsteczką tlenku ołowiu 4, a także z czteroma kationami wodoru i dwoma anionami siarczanowymi 6, w wyniku czego powstają dwie cząsteczki siarczanu 6 ołowiu 2 i dwie cząsteczki tlenku wodoru. Natomiast zapis cząsteczkowy reakcji prezentuje się następująco. Atom ołowiu reaguje z cząsteczką tlenku ołowiu 4 oraz z dwoma cząsteczkami kwasu siarkowego 6, w wyniku czego powstają dwie cząsteczki siarczanu 6 ołowiu 2 i dwie cząsteczki tlenku wodoru. Udało nam się ustalić współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowo-jonowego dla równania reakcji chemicznej obrazującej proces zachodzący w akumulatorze kwasowo-ołowiowym.